Na takie osiedle Sosnowiec czekał pół wieku. Zakończyła się budowa kilkudziesięciu komunalnych lokali mieszkalnych przy ulicy Traugutta w dzielnicy Dańdówka. Pierwsi lokatorzy odebrali dziś klucze do mieszkań. Przez ostatnie pół wieku w Sosnowcu owszem powstawały mieszkania komunalne, ale pochodziły z rynku wtórnego. Dla nowych lokatorów przeprowadzka oznacza duże, ale pozytywne zmiany. Przede wszystkim to już zmusiło nas ten kręgosłup, że ile razy mnie syn z żoną musieli podpierać, bo jak mi siadło kręgosłupy, to nie mogło wejść na to czwarte piętro. A tu jest jeszcze fajnie, jest jeszcze w dodatku winda, czteropiętrowce winda, elegancko. Tu już widzę, że będzie spokój na Morskiego, człowiek mieszka, no to jest jednak to centrum miasta, które no, te restauracje wszelkiego rodzaju też tak człowieka te dobijały. No i mieszkamy na czwartym piętrze w bloku, który tak jakbym na szóstym szedł do bezwindy. No to już jest też, bo już człowiek ma lata swoje. Kolejni lokatorzy będą sukcesywnie otrzymywać klucze w następnych tygodniach. Łącznie na nowym osiedlu jest 88 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Najemcy muszą sami je wykończyć, choć niektóre pomieszczenia są gotowe do użytku. Łazienka jest przygotowana już tak kompleksowo i tak, to jest stan deweloperski, trzeba będzie wykonać pewne prace związane z wykończeniem. To przyszli najemcy wiedzą, bo to wskazywaliśmy i tak jak wspomniałem, na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, no to formalizujemy umowy najmu. Stawka czynszu wynosi tu niespełna 12 zł za metr kwadratowy, a mieszkania mają od 38 do 58 metrów kwadratowych powierzchni. Żeby zamieszkać na nowym osiedlu, trzeba spełnić kilka kryteriów, z których najważniejsze dotyczą dochodów oraz braku zadłużenia w stosunku do miasta. Wkrótce osiedle ma się powiększyć o kolejne 8 budynków i 150 mieszkań. Po wszystkich procedurach przetargowych, bo nie chcemy tutaj zapeszyć i nie mówić, że wcześniej, bo czym szybciej, tym lepiej, ale będziemy również obiegać się o finansowanie w ramach BGK, także myślimy, że w 2024 roku powinniśmy rozpocząć inwestycje. Budowa pierwszego etapu osiedla kosztowała 16 milionów złotych.